No to cześć. Większość z Was prosiła, bym zrobiła tutorial, jak przykleić fizelinę do minki. Bo większość chyba tego nie rozumie. Ale okej, podejmuję się tego tutorialu, bo to jest dość proste. A i tak muszę odrysować konia, bo muszę go zeszyć. Więc odrysowujemy szablon. Kiedy jest szablon odrysowany, do tego jeszcze trzeba paseczek i uszka. W sprawie uszek powiem Wam tak, że trzeba dwa razy odrysować tak. Potem odrysujemy tak. W ten sposób. A to dlatego, że ten łączy się z tym, a ten jest drugim uchem i łączy się znowu z takim z tej strony namalowanym. Bo możliwe, że ktoś może nie wiedzieć. Dobra, mamy też paseczki. W rezerwie wolę ich więcej wziąć. Są też uszka, a z racji, że siedzę na fizelinie, no to macie je do góry nogami. Kiedy to wszystko jest wycięte, trzeba przygotować materiał i żelazko rozgrzać, bo to na żelazku będziemy kleić, pod warunkiem, że fizelina ma, jest ona z klejem, którego tutaj można zobaczyć. O, świeci się. To jest klej. Więc no. I od razu powiem tak. Jedni są tacy, że robią pierwsze fizelinę, tak jak może ja, ale większość osób znam, że pierwsze robi minki, odrysowuje na tym, a potem przykleja do fizeliny. Ja jestem tym człowiekiem na odwrót, więc ja robię to w taki sposób. Dlatego, że fizeliny mam od groma, a to właśnie materiału mam mniej, więc dla mnie jest oszczędność bardziej materiału. Ale pamiętajcie, że musicie mieć klej, bo bez kleju nic. O, tu się świeci ładnie. I bez kleju nic nie osiągniecie.